15% podwyżki. Kto z Państwa taką dostał? Pewnie niewielu, a kto by chciał? Pewnie zdecydowana większość. Prezes NBP Adam Glapiński dostał 18% podwyżki do swojej i tak wysokiej pensji. W czasach szalejących cen dla wielu Polaków święta będą bardzo skromne. Paweł Puska. Inflacja dotyka wszystkich, wszystkiego i wszędzie. W metropolii Zatoki Gdańskiej od dziś za bilet 75-minutowy przesiadkowy trzeba zapłacić 6 zł. Było 4,80. Ceny energii wzrosły o ponad 70%, wzrosły ceny paliwa. Mamy inflację, wzrosły również ceny usług zewnętrznych. Drożyzna jest wszechobecna, a chyba najlepiej w tym przedświątecznym czasie widać ją w miejscach takich jak to. Ceny rosną, są wysokie, a pewnie w najbliższych dniach przed świętami będą jeszcze wyższe. Szczególnie niekorzystnie wypada porównanie cen produktów wielkanocnych w relacji rok do roku. Cukier, mąka, jajka, to wszystko zdrożało nie o kilkanaście, a o kilkadziesiąt procent. I właśnie dlatego politycy lewicy jak co kilka miesięcy wybrali się na zakupy. I wyszło, że tym razem za podstawowe produkty zapłacili 179 zł. Drożej w porównaniu do koszyka takiego samego sprzed roku, z kwietnia 2022 o 35 zł. Na tym właśnie polega inflacja. Tymczasem po ostatnich danych GUS, że w marcu, licząc rok do roku, wyniosła ponad 16%, czyli tylko nieco mniej niż w lutym, ceny powinny spadać. Na paskach w telewizji rządowej mogliśmy przeczytać, że ceny powinny spadać, a w piątek premier, ruską inflację, informując emerytów o niższym tempie wzrostu inflacji, przedstawiał to tak, jakbyśmy mieli inflację na minusie. Wszystkie świadczenia będą utrzymane, i waloryzacja, i 13, i 14 emerytura, a koszty życia, a inflacja będzie miesiąc po miesiącu spadała. To trzeba pójść na pierwszy rok studiów. To, jak słyszymy, czysta manipulacja. Zresztą nie pierwsza i nie jedyna. Zjawisko realnego spadku cen. Mam nadzieję, że te ceny będą realnie spadały. Nie, ceny realnie nie spadają, bo wzrost naszych wynagrodzeń i emerytur nie nadąża za ich wzrostem. Realnie jesteśmy na głębokim minusie. To, co słyszeliśmy od polityków, to czysta propaganda. Słyszeliśmy, że za inflację odpowiada najpierw Unia Europejska, wysokie ceny energii, potem putinflacja, mali sklepika, że inflacja jest przejściowa, inflacja przeminie. To jest wszystko szklanie rzeczywistości. Nie wszystko. Są osoby, którym inflacja nie straszna. Całe życie żyłem skromnie. Prezes NBP nie może narzekać na zarobki. Szef Fedu, Jerome Powell, czyli najważniejsza osoba dla światowej gospodarki i dla rynków finansowych, zarabia 190 tysięcy dolarów, czyli około... Miesięcznie? Rocznie, rocznie, czyli około 830 tysięcy złotych. Adam Glapiński, prezes Polskiego Banku Centralnego, zarobił w zeszłym roku po 18-procentowej podwyżce ponad 1 300 000 złotych. Jak słyszymy, znowu jest tak, jak było. Społeczeństwo będzie jadło kawiar i piło szampana ustami swoich przedstawicieli. Paweł Puska, fakty.